Siema, babes. Jest... O, pada mi bateria, jak słodko. Jest rano, ale nie wiem, co mi się dzisiaj stało. Miałam co prawda wczoraj, był pewien czynnik, który mnie niesamowicie zestresował, ale jakby no to tyle. Plus mój organizm jest dość mocno przyzwyczajony do stresu. A słuchajcie, ja dzisiaj spałam prawie do 10. I to jest... nie pamiętam, kiedy ostatni raz była sytuacja, gdzie ja spałabym do 10. Jakby serio. Jak się budzę przed 8 rano, to jest dla mnie już taka bardzo późna godzina, że och, ale w ogóle się wyspałam, ale sobie poleniuchowałam. Widocznie mój organizm tego potrzebował. Tak, zacznijmy dzień. Ja muszę zrobić coś z tą twarzą, bo po prostu jest dramat. Jest przesuszona bardzo, as always. Więc pójdę po jakąś maseczkę. Nawodnię się, bo mam też kilka problem z piciem wody. Zmienię baterię, bo z jakiegoś powodu pada. I pogadamy sobie. Oj, pogadamy sobie. W ogóle patrzcie, jaką mam sexy piżamkę. Nałożymy sobie maskę. Czy wy sprawdzacie, ile pijecie wody? Bo jestem pewna, po prostu wiem to, że zawsze piłam bardzo dużo wody. No, patrząc po tym, ile tej wody schodziło. Ale jakoś tak nagle przestałam. No i mówię, dobra, tam obliczyłam sobie, ile dokładnie tej wody powinnam pić, bla, bla, bla. I mówię, dobra, będę piła tyle wody. I okazało się, że kilka dni z rzędu, pilnując tego, wypiłam tyle wody w ciągu całego dnia. To jest jakiś dramat. Więc warto sprawdzić, czy faktycznie pijecie tak dużo wody, jak wam się wydaje. Bardzo chciałam przetestować tą maskę. Ogólnie maski z tej serii Uzdrowiska. Większość tych masek, wszystkie te maski, są takie, że tu mamy maskę, w tym dużym, a w tym mniejszym mamy aktywator. Czyli coś, co nakładamy pod tą maskę. A każda z tych masek mi się sprawdziła. Póki co. I to jest jedyna z tych, które... jedyna z tej serii, która zamiast aktywatora ma maskę balsam do ust ekspresowo wygładzający. Więc let's see. No i to jest zabieg upiększający Instant Beauty na twarz i usta. Maska krem rozświetlający z witaminą C i efektem glow. Dobra. Jak oni każą tego użyć? Silnie natłuszcza, ale to chyba maska do ust. Regeneruje, wygładza, nawilża usta, udoskonala wygląd cel, skutecznie nawilża skórę, pielęgnuje, rozświetla, sprawia, że twarz w jednej chwili staje się pełna witalnego blasku. No dobra, to oceńmy sobie. Moja skóra aktualnie ma zero blasku, ma zero glow i wszystkie takie niedoskonałości skóry są podkreślone właśnie przez ten brak blasku i przez to, że ona jest też bardzo przesuszona. Moje słynne blizny na czole, czy słynne? Mówię słynne, dlatego że ja je mam. Mogę wam kiedyś opowiedzieć, skąd one są, bo one akurat nie są po trądziku. I zawsze jak o nich mówię, też przy osobach, z którymi mam kontakt na co dzień, to jest takie, nie masz żadnych blizn na czole. Mówię, no jak nie? Ej, faktycznie. Więc bardzo mnie cieszy, że nie zwraca się na to takiej uwagi. No i wiecie, na każde załamanie skóry i tak dalej. Jak zrobię teraz tak, to będzie długo wracać do normy, bo skóra jest przesuszona i też ja nie jestem odpowiednio nawodniona. Więc przyglądamy się. No i zobaczymy, jak ta skóra będzie wyglądać po nałożeniu Instant Beauty Mask. Kurde, owsianka mi się tam robi i boję się, że ona mi się przypali. Czekajcie. Dobra, wszystko pod kontrolą. Co wam chciałam opowiedzieć? Słuchajcie, jaka sytuacja wczoraj. Wchodzę wczoraj do sklepu i wyprzedzając, nie było widać moich tatuaży, bo jest giga zimno, jest minusowa temperatura, więc ja chodzę ubrana na bałwana. Mam moje różowe futerko, dwie pary rękawiczek, wiecie, tutaj pod szyją mam szalik, czapkę, więc no nie widać żadnych tatuaży, dopóki nie ściągnę rękawiczek.
No i wchodzę do sklepu i coś tam kupuję, ale to absolutnie nie był alkohol, żeby nie było niejasności. I pani do mnie mówi, a ja wiecie, gdzieś w ogóle byłam głową zupełnie gdzie indziej. I pani do mnie mówi, no ale to jakiś dokument musi mi pani dać. Legitymację na przykład. A ja takie, legitymację? I wiecie, w ogóle... No byłam tak odcięta i tak głową gdzie indziej, że w ogóle nie doszło do mnie, że no tak, no muszę jej pokazać dokument, że mam ukończone 18 lat i że o to jej chodzi. I może jakoś bardziej bym zeszła na ziemię, gdyby pani poprosiła o dowód, no nie, no to od razu bym jej automatycznie dała dowód, a przez to, że poprosiła o legitymację, no to miałam takie, Jezu, o co chodzi, czy ona mówi w ogóle do mnie, też było rano, ja byłam taka zamulona, no też na pewno czasem tak macie. No więc ja się patrzę, to mówię takie, legitymację? A ta pani, bo ta pani nie była jakaś miła, nie? Ale i tak zrobiła mi dzień. A ta pani, no cokolwiek musisz mi dać, może być nawet legitymacja szkolna. A ja dalej... Legitymacja szkolna? Ale ja nie mam. I naprawdę, to nie doszło do mnie, o co jej chodzi. Ona mówi, no cokolwiek, legitymacja szkolna albo nie sprzedam. No już jak brakuje paru miesięcy, to sprzedam, no ale musisz mi coś pokazać. A ja mówię... Aha! I tutaj pani dam dowód osobisty. No i ta pani tak się na mnie patrzy, mówi, wiecie, przewraca oczami i w ogóle. No i daje jej ten dowód osobisty. Ta maseczka, słuchajcie, jest tak czuć nawilżenie, że to jest po prostu coś niesamowitego. Jest bardzo przyjemna. Pięknie też pachnie i nic mnie nie piecze, a zobaczcie, jak blisko oczu ją nakładam i w ogóle. Dobra, trochę jej tu jeszcze zostało. A mam ją naprawdę grubo nałożoną, więc no nie wiem, co z tym zrobić, chyba zostawię. No i w każdym razie, słuchajcie, ja jej daję ten dowód osobisty. Nie, spadła, no kurde. Ja jej daję ten dowód osobisty, ona tak patrzy, mierzy mnie wzrokiem z góry na dół, daje mi ten dowód i mówi, no bardzo młodo pani wygląda. Nagle zaczyna mówić do mnie na pani, mówi, no bardzo młodo pani wygląda, a ja taka, wiecie, już pokumałam, o co chodzi. Wiecie, legitymację szkolną, nie? Parę miesięcy do 18 brakuje, nie? Wiecie, jak jest, nie? I mówię, wiecie, taka uśmiechnięta i w ogóle rozpromieniona, mówię, że ależ dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Mówię, że zrobiła mi pani dzień. I jestem taka super miła dla tej kobiety, a ta kobieta tak... Mimo tego, że była nie najmilsza, to absolutnie i totalnie zrobiła mi dzień. Słuchajcie, zero botoksu, jeszcze. Legitymacja szkolna. Słuchajcie, wierci mi tu cały czas sąsiad i przez to chodzę już z taką mocno zaschniętą tą maską, ale chciałabym spróbować też tej maski na usta i zaraz w ogóle będę szła się kąpać. I potrzymam to jeszcze w kąpieli i zmyję wychodząc. No i jeśli chodzi o tą maskę na usta, to pomocna Cito dla szorstkich, suchych, spierzchniętych ust, także po kuracji retinolidami. Bogata, nasycona składnikami silnie odżywczymi, naprawczymi, wygładzającymi jak masło shea, masło mango, bla bla bla. Efekt już po jednej godzinie. Dobra. Tu są 2 ml jej, ale nałożę jej odrobinkę. Przynajmniej postaram się nałożyć jej odrobinkę. Udało mi się tak delikatnie to otworzyć, bo chciałabym zostawić jej trochę, żeby wystarczyło na to, żebym mogła nałożyć ją na noc i zobaczyć, z jakimi ustami się obudzę. Dobra, ona jest taka w kolorze wazeliny. Ładnie pachnie taką... Chciałam powiedzieć, że gumą balonową, ale to chyba nie jest zapach gumy balonowej. Ale coś w tym kierunku. Ładny zapaszek, piękny błysk, kocham takie wykończenia. Konsystencja jest dość gęstawa. Oj, to jej na bardzo dużo starczy tej maski. Ale też nie jakaś super gęsta. No, zobaczymy. No jest ona bardzo treściwa. Po prostu z tą maską zaschniętą na twarzy wyglądam dyskusyjnie. I ja zawsze wyjeżdżam takimi produktami do ust tego typu. Wyjeżdżam po prostu poza kontur ust, dlatego że jak mam suche usta, to dookoła też jest sucho. Ale ogólnie, nie że tym produktem, tylko ogólnie, nie radzę Wam tego robić, jeśli macie skórę
skłonną do wyprysków, bo to po prostu może pozapychać. Czy to jest wazelina, czy jakieś inne maski na ustach? Okej. Okay. Ona się takiej, no użyłam całkiem sporo. Smak też jest dobry. Także tak, odpaliłam sobie kadzidełko, żeby lepiej się poczuć. Bo nie czuję się najlepiej. Tak jak mówiłam, Boże, ja nie wiem, czy Wy mnie możecie brać na poważnie, jak ja tak wyglądam. Tak jak mówiłam, wczoraj miałam no takie coś, co mnie po prostu bardzo zdenerwowało. Też niepotrzebnie, ale no ja tak mam. I uruchomiło mi to, że po prostu mam dzisiaj bardzo taki zły dzień psychicznie i widzę, że moja głowa idzie w tym kierunku, no w takim mocno depresyjnym. Ja jak coś nie choruję na depresję i również nie lubię, jak ktoś taki disclaimer muszę zrobić. Mimo, że mówię o tym za każdym razem, jak o tym wspominam, to wiem, że znajdzie się ta jedna osoba, która mi napisze, ale coś tam. Również bardzo nie lubię, kiedy ludzie nie chorujący na depresję, nie mający też doświadczenia z depresją, mówią, że o, ale mam jesienną deprechę i nazywają w ten sposób po prostu jakikolwiek spadek nastroju, co jest bardzo krzywdzące dla osób, które faktycznie cierpią na depresję. Natomiast tak jak już mówiłam w jakimś tam filmie, w trakcie ostatnich miesięcy nie choruję na depresję, ale wiem, jak to jest chorować na depresję, cierpieć na depresję. Także jak mówię, że moja głowa dzisiaj czuje się tak, że no, chciałaby pójść w taką mocno depresyjną stronę, to ja po prostu no, wiem, o czym mówię, bo binder. Także, tak. I czasem jak czuję, że to jest bezpieczne, to pozwalam sobie na to, czyli po prostu na leżenie i bodźcowanie się pozytywnymi bodźcami. Bo nigdy nie robię tak, że oto jest mi smutno, to posłucham smutnych piosenek i jakieś po prostu pobodźcuję się jakimiś dobijającymi rzeczami. No, także tak. I dzisiaj spróbuję funkcjonować i pobodźcować się pozytywnymi bodźcami. Także trzymajcie za mnie kciuki. Nie sądziłam, że to będzie tego typu vlog. Dalej mam tą maskę na twarzy, dlatego tak wyglądam. No, nie czuję się najlepiej i nie czuję się też komfortowo aż tak, żeby mówić o tym jakoś konkretniej opisywać, ale strasznie dawno nie miałam tak złego dnia psychicznie. Jest 15:27. I nazwijmy to tak bardzo ładnie, że przesmutałam ten czas od przywitania się z Wami. Mam pracę do zrobienia, mam terminy, obowiązki do wykonania i jedyne, co zrobiłam przez ten czas, to posprzątałam. A potem pozwoliłam się sobie zakopać w tym, co dzieje się w mojej głowie, co jest bardzo złe. Nie wiem, czy dodam tego vloga. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, nie ma co przelewać z próżnego w puste. Tylko trzeba sobie pomóc. Więc plan jest taki. Posprzątam odkurzaczem. Potem pójdę się wykąpać. I właśnie tak to jest, że nie trzeba mieć, nie trzeba chorować na depresję, żeby jakiś bodziec aktywnie chorować na depresję. Nie wiem, jak to powiedzieć. Żeby jakiś bodziec bardzo nas striggerował i wiem, że wiele osób, jak słyszy, że coś triggeruje, to ich to triggeruje, bo jest to dla nich jakaś taka nowomoda, której, nowomowa, której nie rozumieją i żygać im się chce, jak słyszą, że wszystko wszystkich triggeruje, ale to jest bardzo po prostu trafne określenie, nie? Dzień dobry, kolejnego dnia. Jest piątek, jest kolejny dzień. Ja wyglądam tak, jak wyglądam, ale ogarniemy się, więc zapraszam do wspólnego Get Ready With Me
I pogadamy sobie w międzyczasie. No ja miałam wczoraj bardzo, bardzo zły dzień. I... wiadomo, nie o wszystkim czuję się komfortowo, żeby mówić na YouTubie. Więc... nie powiem wam dokładnie, o co chodzi, bo po prostu nie chcę, nie czuję się z tym komfortowo, ale... coś wydarzyło się dnia poprzedniego, czyli w środę, co triggerowało mnie, otworzyło jakieś tam nieodpowiednie szufladki, ja to lubię tak nazywać. I... miałam nadzieję, nie wiem, myślałam, że tak to zakopię, w sensie, bo z tym nie ma co zrobić, nie? To po prostu jest coś, co striggerowało, bo włączyło jakieś bardzo negatywne wspomnienia, takie dość traumatyczne, ale jakby to nie jest sprawa, z którą trzeba coś zrobić, można coś zrobić, wiecie, o co chodzi. No i mówię, dobra, okej, poradzę sobie z tym. No i w środę faktycznie całkiem nieźle sobie z tym poradziłam. Ale nic bardziej mylnego. Dlatego, że w czwartek już mnie... no, jebło to psychicznie. Nie wiem, jak to, słuchajcie, inaczej nazwać. No i wczoraj ja się z wami przywitałam, nałożyliśmy maseczkę i miałam takie, dobra, jakby po prostu, no zaopiekuję się sobą, będę prowadziła dzień tak, jak gdyby nigdy nic, nie? Ale nie wyszło mi to. Nie wyszło mi to i prze... nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, jak to określić też, żeby nie mówić za dużo. No to był po prostu bardzo ciężki dzień psychicznie i emocjonalnie. Dzisiaj znów mam plan nie pozwolić sobie na to, żeby się taplać w tej, nie wiem, powiedziałabym w melancholii, ale to nie jest taplanie się w melancholii, to jest coś zupełnie innego. W tym czymś. I jestem też umówiona, najzwyczajniej w świecie. Jestem umówiona na spotkanie pracowe. No wy ostrze, halo. Halo. Ostrzymy, ostrzymy. Ostrzymy, ostrzymy. Dobra. Czyli po prostu, co to znaczy? To znaczy, że będziemy robić deala, jest jakiś deal, w sensie, że współpraca. No i normalnie zazwyczaj jest to omawiane na wideokolach, na telefonach, mailowo, przepraszam, zamyska w tle. Ale czasem zdarzy się, no przestań do mnie pisać, także albo ja jadę do Warszawy, albo ktoś przyjeżdża do Wrocławia, albo ja akurat jestem w Warszawie, albo ktoś akurat jest we Wrocławiu. No i tutaj mamy sytuację, gdzie ktoś akurat jest we Wrocławiu. Z marki, z którą ten deal będzie robiony. Wobec czego widzimy się. Na szczęście znamy się, w sensie, no i współpracowaliśmy już wcześniej i widzieliśmy się już wcześniej, więc nie muszę, wiecie, to nie jest takie oficjalne spotkanie, że najlepiej, żebym poszła pod krawatem. Także mogę iść nawet w dresie, jeśli by mi się tak podobało. Co mnie bardzo cieszy, bo jakbym miała dzisiaj po prostu jakoś wybitnie się ogarniać, to czuję, że to jeszcze nie jest ten moment. Mam na sobie leginsy przede wszystkim, bo będę szła, no wiecie, tak naprawdę do samochodu, no nie, ale jest tak zimno, tak niesamowicie zimno, że i ja też jestem tak strasznym zmarzluchem. Niezależnie od tego, czy jest zimno, czy nie, że muszę się zabezpieczyć, żeby po prostu nie dobić się psychicznie jeszcze dzisiaj tym zimnem. Plus wiecie, jak to jest. Do samochodu czasem trzeba dojść. Ja nie wiem, czy tam będzie jakiś kryty parking, więc... better be safe than sorry.
No i tak, ogólnie nie wiem, co jeszcze na siebie założyć. W sensie nie to, że nie wiem kompletnie, tylko nie mogę się zdecydować. Ogólnie założyłabym ten swetr, który zarzuciłam dzisiaj rano na siebie, bo on ma polar od wewnątrz i jest bardzo ciepły przez to, więc nie wiem, czy tak nie zrobię, bo tak, zakładam, słuchajcie, skarpetki w serduszka. Zaraz zrobimy sobie jakiś make-up, no make-up, bo nie chce mi się dzisiaj tak full tapetować. Bardzo cute. I założymy jeszcze te spodnie, bo niby mogłabym pójść nawet w dresie i myślę, że byłoby mi najcieplej, ale no nie wiem, jakoś tak jednak to jest półprofesjonalne w spotkanie, no bo jest też półprywatne, więc jakby ta osoba przyszła w dresie, to wtedy wytnę to, żeby nie było, co tutaj mówiłam o tym dresie. Tak, i nie wiem, czy wziąć tą parę. Chyba tak, bo ona jest wygodniejsza, bo mam drugą bardzo podobną. Kocham w ogóle te spodnie. One są z Stradivariusa. I ta druga jest ciaśniejsza po prostu, ale ja jeszcze dzisiaj nic nie piłam i jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, więc to przestanie, w sensie zacznie być ciaśniejsze za chwilę. Mega lubię te płatki z Perfekty, w sensie nie, że tylko te, tylko wszystkie, jakie one tam mają, ale one są bardzo fajne i nie pamiętam już, które konkretnie, ale któreś z nich bardzo mocno tak jakby rozgrzewają tę okolicę i one, słuchajcie, się tak rewelacyjnie trzymają, tak fatalne światło, że podkreśla wszystkie lipne sfery mojej skóry, co nie pomaga na mój aktualny stan psychiczny. Akurat jak nagrywam, tylko malujemy rzęsy, dokleję kilka kępek, wytrzę brwi, teraz doklejam kępki. To jest model Rita od Glam Shopu. I on jest sprzedawany w takich, w sensie to jest jakby normalnie rzęsy tak jakby na pasku, tylko że, kurwa, spadła mi. Tylko że one są poprzecinane, na takie większe kępki. Ja te szersze kępki jeszcze na pół przecinam i jest tutorial na moim Instagramie. Zajebiste są te kępki. Naprawdę ze wszystkich, które testowałam i nosiłam, najbardziej mi pasują. No i wiadomo, jak o nie zadbacie, no to będą wielokrotnego użytku. Mydełko wosk do brwi to jest Maximo Blond. Ku waszemu zdziwieniu i mojemu też. Ale na brwiach wypada bardzo jasno. Znaczy bardzo jasno, no tak odpowiednio. No nie tak ciemno jak w opakowaniu i jest to zajebisty produkt. Dobra, idę, słuchajcie, wracam już i mam kawałek do przejścia do auta, więc opowiadam wam, że ludzie to są dziwni, lol, bo zaszłam jeszcze z kimś tam, z drugą kobietą, do Subwaya, na zdrowego fast fooda. No i wiecie, siedzimy, gadamy, jest fajnie. Pijemy sobie kawkę. I ja siedziałam tyłem do pana, który jak się okazało, taki starszy pan, no nie wiem, maksymalnie 60 lat, który po prostu siedział, wiecie, jadł sobie i taki, no dość zadbany, w sensie to nie był jakiś, wiecie, margines społeczny, przynajmniej nie wyglądał. I okazuje się, że przez cały ten czas się na nas patrzył. I za każdym razem, jak się obróciłam, to się na nas patrzył. I ktoś mógłby powiedzieć, no Hara, jesteś przewrażliwiona, przecież jakby siedział naprzeciwko was, za wami, nie? No więc, no, a gdzie miał się patrzeć? Nie wiem, gdziekolwiek indziej. I to spojrzenie było bardzo niesmaczne. Czasami jak ktoś na was patrzy, to jesteście w stanie się domyśleć, co on sobie myśli. Ale nic nie mówiłam mojej towarzyszce. Bo mówię sobie, dobra, może sobie wkręcam, po co ją stresować. No i poszedł do toalety w pewnym momencie i zostałam sama i usiadłam tak bokiem, bo cały czas ktoś wchodził, wychodził i... czekajcie. Cały czas ktoś wchodził, wychodził, bo też siedziałyśmy blisko wyjścia i wiecie, no, leżały torby, portfele, telefony, a
Nie wiem jak u Was, ale we Wrocławiu ludzie kradną. Więc... Dobrze, daleko jeszcze? Więc... Usiadłam sobie tak bokiem, żeby, wiecie, wszystko widzieć i w razie czego móc zareagować. I przez cały ten czas, jak siedziałam bokiem, to widziałam kątem oka, po prostu spojrzałam na niego kilka razy, że ten koleś się patrzy w taki sposób bardzo niesmaczny. I też robił takie bardzo niesmaczne miny, typu, Boże, obrzydliwe. I tak siedzę, mówię sobie, Boże, co jest z ludźmi nie tak? I tu, wiecie, taki starszy, poważny pan, którego widząc na ulicy pomyślałabym, okej, może lekarz, nie wiem, jakaś osoba pełniąca funkcję zaufania publicznego albo cokolwiek. Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Myślę, że mamy odpowiedź na moje depresyjne samopoczucie. Mianowicie dostałam okres. I to wszystko wyjaśnia. Dobra, zbliżamy się do autka, więc widzimy się w domu. Trochę hol, słuchajcie. Mam na sobie bluzę. Patrzcie, w ogóle o tą bluzę za każdym razem, jak się w niej pokazuje na vlogach i w ogóle, to są pytania, skąd jest ta bluza, więc uwaga, pokazuję. No to jest, wiecie, taka oversize'owa bluza. I to jest taka bluza, w sensie, wiecie, bluza z kapturem, która się dobrze układa, nie? Na zamek, który jest już zepsuty, z rękawami, które też robią tak, co bardzo lubię, no i ma kaptur, no nie? I jest szara. I to jest bluza z Bershki. Ona będzie miała już 2 lata. Tak, będzie miała 2 lata. I była noszona świątek, piątek, sobota, niedziela. Ta bluza jest zajebiście komfortowa w ogóle o każdej porze roku. I to jest M-ka i ona jest z Bershki. I strasznie chciałam drugą taką bluzę, bo ona jest... Ja wiem, że Wy tego tutaj nie będziecie dobrze widzieć, ale ona jest... Nie wiem, może jak ja latarką na nią poświecę, to będzie widać. Chuja widać. No jest, o, widzicie? Jest strasznie znoszona. Strasznie znoszona i to jest kwestia no tego, że przez 2 lata była bardzo mocno eksploatowana, ale jeżeli chodzi o jakość tego, jak na Bershkę, naprawdę jest dobrze. I strasznie chciałam jakby taką samą, tylko że nową. I była w Bershce. Nie wiem, jaki rozmiar teraz wzięłam. Widzę, że teraz wzięłam S-kę i ona kosztowała 100. No jest trochę inna, bo ta nie ma tych farfocli, a ta ma farfocle. No ale to jest to samo, no. Identyko są. Identyko są, a kaptur jest taki sam? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Okej, okay. I ta ma fajniejszy taki, ta ma taki cieńszy kaptur, a ta ma taki grubszy kaptur. I przymierzmy ją. Zobaczmy. To jest jedna z takich bardzo podstawowych rzeczy w szafie, które muszę mieć. Tak, tu mam leginsy, bo mi zimno w dupę. Tu mam spodnie od piżamy, bo mi zimno w dupę i ogólnie siedzę i montuję. Dobra, i uważam. Stanę Wam jakoś trochę dalej. Że, bo ona jest ogólnie, jak widzicie, no mniejsza, nie? I uważam, że fajnie, że... Bo tamta fajnie... Ja lubię takie oversize'owe rzeczy, takie oversize'owe bluzy. Zobaczcie, jak zrobiłam, tak to się trzyma. Ale przez to, że ona była aż tak oversize'owa, to no nie do wszystkiego mogłam ją założyć. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się podoba, że tutaj się tak ładnie układa. Kaptur. Rękawy. Lubię bardzo, jak rękawy tak robią. Także są, słuchajcie, w Bershce. Są też inne kolory, typu czarny. Chyba są białe, ale ja nie wiem, czy ja czuję taką białą bluzę. I to będzie do chodzenia po domu, bo kocham ją. Jakbym miała pieski, to by była też do chodzenia z psami. No a tamta będzie po prostu do chodzenia poza domem. Będziecie znać, czy też macie konkretne i specjalne ciuchy do chodzenia po domu.